Lato jak na razie umila nam czas. Słońca nie brakuje, a na zachodzie temperatura wzrosła do 27 stopni. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy pogodnie, tylko miejscami na południowym wschodzie więcej chmur i możliwy deszcz. Nad ranem na północy utworzą się lokalne mgły. I od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich chłodniej 7-9. Przed południem słonecznie, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i od Roztocza po Podkarpacie możliwy deszcz. Około godziny 10 spodziewamy się od 18 do 23 stopni. W drugiej części dnia w południowo-wschodniej części kraju będzie się chmurzyć, miejscami popada i przejdą burze z mocniejszymi opadami do 15 litrów wody na metr kwadratowy, niewykluczony grad. I od 23-24 stopni na wschodzie i nad morzem do 29-30 w części północno-zachodniej. Wiatr w czasie burz może być silniejszy. W piątek sporo słońca, ale na wschodzie po centrum będzie się chmurzyć i w wielu miejscach spadnie deszcz. Przejdą lokalne burze, niektóre gwałtowniejsze. Na termometrach od 26 stopni na północnym zachodzie do 30-31 w północno-zachodniej części kraju. W sobotę miejscami na wschodzie, północy i krańcach zachodnich popada deszcz i będą przechodziły lokalne burze. Na termometrach od 25 do 32 stopni. W niedzielę upalnie, a burze o nas nie zapomną. Życzę Państwu udanego popołudnia. Do zobaczenia.